Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w drugim tygodniu piątego sezonu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że jak co tydzień przygotowałem dla was dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Schematu Nocturno nie można to być już w grze, albowiem był on dodawany do limitowanej edycji Ratowania Świata. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farel. Aby wygrać legendarną broń, wystarczy po zdjęciu konkursowym napisać dowolny komentarz. Link do konkursu na Instagramie macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Moi drodzy, pierwsze boisko znajduje się na wykrzywionych wieżach, dokładnie w tym miejscu. Jest to najtrudniejsza lokalizacja z racji tego, że Tilted Tower jest bardzo mocno uczęszczany przez innych graczy. Lecimy, zobaczymy, czy nam się uda trafić kosza. Alright, lecimy, podchodzimy do lądowania. Uwaga. Nie ma. Pierwszy kosz, nice! Lecimy na drugie boisko. Drugie boisko znajduje się koło hali sportowej, między butnym brzegiem a wykrzywionymi wieżami. Dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy, tym razem postaramy się trafić za 3 punkty. Skoro jesteśmy na górce, to aż szkoda jest po prostu nie zjechać tędy. Lecimy. Woohoo! Jabarabadoo! Pięknie, zoba gościu, co się dzieje? I dziękuję. Lecimy na boisko. Za 3 punkty to będzie gdzieś aż stąd. Uwaga. Bardzo słaby rzut. Uwaga. Powiem wam, że wcale to nie jest takie łatwe. Lecimy na trzecią lokalizację. Trzecie boisko znajduje się na lepkim lasku, dokładnie w tym miejscu. Pamiętajcie, że rzut musi być za 3 punkty, czyli musi być wykonany za połową boiska. Uwaga, sprawdźmy. Pięknie! Gaming with Farel zdobywa 3 punkty z 10 metrów. Oczywiście mapę ze wszystkimi lokalizacjami boisk macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę, subskrybując kanał, żeby nie przegapić kolejnych poradników i wyników tego konkursu. A ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!